Hej, hej, hej. Siema wszystkim tu Cambrus. Moi drodzy, Jakiś szybki filmik informacyjny. Przed chwilą sobie obejrzałem filmik Gimpera, pod tym widzisz ten film. Bardzo polecam się z nim zapoznać. Przez jakieś 3-4 minuty Gimper tłumaczy dokładnie, jakie są zmiany ostatnio wprowadzone na YouTubie i jak YouTube sobie leci w chuja z nami. Dokładnie tyczy to problemu subskrypcji, gdyż YouTube nie wyświetla wszystkich filmików wysłanych przez naszych subskrybentów. Wybiera sobie, które filmiki mają się pokazać i po prostu nie wiem przykładowo subskrybujecie mnie Gimpera kolegę Ignacego czy nie wiem PewDiePie'a kogokolwiek, to nie zawsze te filmy się wam pojawiają właśnie w proponowanych subskrypcjach. Eee... Trochę to jest smutne, że YouTube tak nam, nami manipuluje i że sobie kontroluje. Ha, te filmiki, my chcemy, żeby te filmiki były bardziej oglądane, bo nam się to bardziej opłaca i pieprzycie się ludzie. E, jest koło opcji subskrypcji, e, dodatkowa opcja się pojawiła, taka, taka zębatka, widzicie może? Jest tutaj taka zębatka i na przykład e, pojawia wam się kwadracik. E, kwadracik, czy chcecie, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału? Domyślnie u wszystkich ta... Ten kwadracik jest odznaczony, co oznacza, że YouTube sobie wybiera, wybiera sobie, które filmiki mają się wam pokazać. Jest to straszne chujostwo, więc tak w kwestii informacji. E, chciałem Was poinformować, że byście po prostu obczaili e, subskrybentów, których najbardziej chcecie oglądać, e, kliknęli w tą zabatkę e, koło subskrypcji i zaznaczyli sobie kwadracik, zaznaczyli sobie kwadracik, żebyście dostawali wszystkie materiały od nich. Bardzo Was zachęcam, e, żebyście to zrobili, szczególnie u mnie. Ho, 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 Nie, ale ogólnie chciałem Was o tym poinformować, że jest taka opcja, jest to oczywiście umiejętnie schowane tak, żeby nikt tego nie zauważył, bo to się kompletnie nie rzuca w oczy. Zauważyłem to dopiero właśnie po obejrzeniu w filmiku więc polecamy obejrzeć, że ja on to dokładnie wytłumaczy co i jak. Ja was tylko tak na szybkość informuję, że jest taka opcja, żebyście zahaczyli sobie kwadraciki, żebyście, no nie wiem, nie byli poszkodowani przez to, że YOUTUBE LECI NA HAJS i sobie decyduje co i jak. To by było na tyle, w sumie, papa! Mam nadzieję, że pomogłem, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej!